się przypi... Witam Was w kolejnej telenoweli Amatora Kabli, ja jestem Virgin Nowem i dzisiaj będę troszkę marudził. Mam nadzieję, że się spodziewaliście tego. Przede wszystkim nagrywam ten film po to, żeby zaangażować moich widzów, tych, którzy faktycznie mnie oglądają. Dlatego nie korzystam z żadnych kart społeczności, chociaż właściwie do takiej jeszcze nie mam dostępu, ani z mojego fanpage'a facebookowego, ponieważ tam siedzi zaledwie 1/8 moich subskrybentów. Być może to są właśnie ci realni widzowie, ale jednak chciałbym, żeby ci, którzy faktycznie mnie oglądają, mieli tutaj coś do powiedzenia. Dlatego jesteście zmuszeni obejrzeć cały film, żeby się dowiedzieć, o co biega, przykro mi. Nawet jak poskaczecie po filmie, to najprawdopodobniej się nie dowiecie, o co chodzi. Ale zanim do tego przejdę, no to chciałbem zwrócić takim kolejnym disclaimerem. Używałem tego słowa? Brzydkie jest to słowo, bo nie jest polskie. Chciałem ogłosić, że moim postanowieniem noworocznym jest, żeby zwiększyć częstotliwość wrzucania filmów. Niestety, jak niektórzy z Was się być może domyślają, albo być może nie, zwiększenie częstotliwości wrzucania filmów może się wiązać z tym, że musiałbym się przymuszać albo nagrywać cokolwiek, byleby coś wrzucić. Ja bardzo mocno nie chciałbym do tego dążyć, dlatego zwiększenie częstotliwości nie jest proste, no bo musiałbym mieć tydzień na każdy projekt, co nie zawsze jest możliwe. Także na razie chciałbym dojść do tej granicy jeden materiał na 2 tygodnie. Znaczy ogólnie jeden film, bo może mi się zdarzyć, że nagram na szybko telenowelę, tak jak dzisiaj, że sobie siadam, może ją dzisiaj zmontuję, może już jutro będzie. Cholera wie. Ale no, chciałbym coś takiego zrobić. No i żeby to właśnie nie było takie wypalenie, no nie chciałbym nagrywać filmu w stylu top 10 moich ulubionych ręczników, bo to chyba nie o to chodzi. Jednak chciałbym, żeby to było coś, co mnie interesuje i Was jako moich widzów, którzy z jakiegoś powodu mnie zasubskrybowali i do tego jeszcze oglądają, bo są inne sytuacje. Najpierw chciałem, żeby to było raz na tydzień, ale wydaje mi się, że nie zdążę w tym tygodniu po wypuszczeniu tego filmu zebrać materiału do tego, żeby wypuścić następny film. Dlatego sobie na razie rzucam, że 2 tygodnie. Tutaj dochodzimy do tego całego clue mojego filmu, w sensie tego odcinka. Jakoś na początku ostatniego lata, nagrywając jeden film, śmiałem się sam z siebie, że to wcale nie jest tak, że nie mam pomysłów na kolejne odcinki. I prawda jest taka, że mam mnóstwo pomysłów. Pytanie tylko brzmi, na ile one są zasadne, żeby robić z nich osobne odcinki. I niech przykładem będzie potencjalny film, który mógłbym nakręcić o Xboxie. Akurat tak się trafiło, że mam Xboxa od niedawna. Jak z niego wyprowadzić wideo, jeżeli nie mamy kabli? Oczywiście wiąże się to z lutowaniem, czyli automatycznie odpada gdzieś ta taka najniższa sfera amatorstwa, bo już trzeba coś tam umieć. Pytanie tylko, na ile i komu to potrzebne, ponieważ takiego rozwiązania można by co najwyżej użyć, żeby przetestować konsolę w momencie, w którym nie mamy kabla. Natomiast nie podejrzewam, żeby ktoś chciał z takiego rozwiązania korzystać na stałe. Także z jednej strony fajnie, bo można przetestować konsolę, jak nie ma... No wiecie, o co chodzi. Tego typu pomysłów kilka mam. Wiadomo, ja mógłbym nakręcić przynajmniej 20 filmów o tym, jak wyprowadzić wideo z czegoś, do czego nie mamy kabla. Ale nie wiem, czy robienie takich filmów jeden po drugim to jest dobry pomysł, czy to potem się nie zmieni z amatora kabli, nie wiem, na amatora AV. Jest to jakiś pomysł. No ale w każdym razie właśnie po to nagrywam ten film i robię to dla moich widzów, między innymi dla moich widzów, bo na pewno ktoś kiedyś wygoogluje, jak to zrobić, to tamto i może trafi na ten film. Chodzi też o to, żeby was nie zanudzać, albo żebyście nie powiedzieli, że kanał zszedł na psy, bo w pewnym sensie mi na tym zależy, żebyście tak nie powiedzieli. I to jest jedna strona medalu, ponieważ zrobienie tego typu rzeczy właściwie można by oprzeć na streamach, które od jakiegoś czasu robię z TV Aggregat. Link w opisie. Jak macie Twitcha, to zaobserwujcie, co wam szkodzi, nie? Wcale nie żebrze. Jestem tam w każdy wtorek i z początku pomysł był taki, że najzwyczajniej w świecie będę sobie grał w coś, w co no, po prostu chce mi się grać. Bo jest kilka gier, które chciałbym przejść, niektóre na 100%, na niektóre muszę poświęcić dużo czasu i dlaczego właściwie by nie robić live'ów z tego, ale z drugiej strony to jest wybitnie nudne, także sam mam wątpliwości. Ale nie o to chodzi. Od jakiegoś czasu zdaję sobie sprawę z tego, że w sumie moją domeną nie jest granie, a właśnie jakieś durne grzebanie przy czymś, co czasem nawet nie ma sensu, żeby robić. Ja takie rzeczy lubię robić. I właściwie fartownie okazało się, że jestem w stanie podłączyć ten aparat, którym właśnie się nagrywam, do komputera i z jakimś tam minimalnym opóźnieniem przesyłać obraz w całkiem niezłej jakości, bo właśnie tym obiektywem. Co zresztą uczyniłem na ostatnim live'ie. Jakieś super dopracowane to nie było, ale wydaje mi się, że miało to potencjał. Tylko, że automatycznie spada mi ta ilość pomysłów, z których mógłbym zrobić nawet takie najkrótsze materiały. Między innymi właśnie to, jak tego Xboxa robiłem, jak z niego wyprowadzić wideo. Fakt, że jak robiłem to na live z tym Xboxem, no to tam już wideo było wyprowadzone i ja tylko wyciągałem kable. No ale właśnie chodzi o takie grzebanie. Kilka tego typu pomysłów właściwie jest jakby za małymi pomysłami, żeby z nich zrobić amatora. Z kolei robienie live'ów z tego typu aktywnością może wyczerpać mi tą pulę pomysłów, które mam, no to... Nie jest tak, że ja mogę do końca życia robić amatory kabli ze wszystkim, bo niektóre pomysły były
bardzo rozległa, niektóre tylko opierały się na wyczerpaniu czyjegoś pomysłu, także no chyba wiecie, o co mi chodzi. Ale to jest jeszcze jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, tutaj wracamy trochę do tej częstotliwości filmów. Kiedyś filmy mi się łatwiej robiło, bo no wiadomo, robiłem je odrobinę bardziej amatorsko. To oczywiście nie jest to, że teraz mam ekipę produkcyjną, lampy porozstawione i tak dalej, ale no jednak wymaga to trochę więcej pracy. I pomyślałem sobie, że mam mnóstwo materiału u siebie już opublikowanego na kanale, który chciałbym zrobić inaczej. I tutaj między innymi mówię o filmach, które nie mają nagranego narratora. To były jeszcze takie filmy, gdzie jak coś nagrywałem, to mówiłem na bieżąco do kamery. Jak ktoś mnie dosyć dobrze zna, to wie, że bardzo często potrafię zgubić jakieś słowo podczas mówienia i wtedy to się kończy tym, że film bardzo mocno traci na dynamice. Filmy się rozciągały do 40 minut, mimo tego, że można było to gdzieś tam w tych 20 upakować. Dlatego pomyślałem sobie, że zostawię tą decyzję wam, ponieważ mi to wszystko jedno, czy to zrobię, czy nie. No niektóre pomysły w sumie to już są pomysły, na które dzisiaj bym nie wpadł przez to, że... No właśnie, od początku założenia tego kanału do dzisiaj można zauważyć spory skok, jakby nie wiem, poziomu świadomości niektórych rzeczy. Wiele rzeczy mi kiedyś się przeszkadzało, na które dzisiaj bym nie mógł patrzeć. Zastanawiam się, czy nie byłoby fajniej, żeby niektóre materiały nakręcić od nowa, jak coś rozwiązuje, ale jednak w bardziej rozsądny sposób. Z kolei wtedy odcinając trochę drogę ludziom, którzy chcieliby coś typowo po amatorsku zrobić, bo nie umieją inaczej. Dlatego pomyślałem sobie, że niektóre materiały zrobiłbym w taki sposób, że nakręciłbym je na nowo, natomiast oczywiście nie usuwając starych, jakby ktoś chciał zrobić to typowo po wiejsku, to sobie zrobi po wiejsku, jakby, nie wiem, miał jakieś możliwości, ale z jakiegoś dziwnego powodu nie wiedział jak, to wtedy by to zrobił po mojemu, albo po prostu ktoś by sobie najzwyczajniej w świecie obejrzał, bo chyba tacy też się zdarzają, mimo tego, że nie mają zamiaru adaptować tych pomysłów. I właściwie nie wiem, czy ja w końcu doszedłem do tego pytania, które chciałem wam zadać. Czy myślicie, że remake'i moich pierwszych kilkunastu odcinków to jest dobry pomysł? Oczywiście prosiłbym o opisanie w komentarzach i no to jest właśnie to pytanie, na które jeżeli ktoś trafił przewijając, no to też niech napisze. Ponieważ zwiększy to pulę jakby dostępnych moich materiałów. Niektóre bym robił bezpośrednio z tego, co wrzuciłem wcześniej, tylko dograbym narratora, żeby to się skróciło. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby między innymi nagranie na nowo, jak nagrywać ADF-y przez kabel szeregowy, ponieważ tamten film trwa, nie pamiętam ile, ale niemożebnie długo i do tego dosyć mocno przy nim smęcę. A myślę, że można by to było spokojnie upakować do kilku minut, co by było dużo wygodniejsze dla kogoś, kto by googlował, jak to zrobić. Wiem, że takich materiałów jest dużo, ale no to jest przykład. To jest teraz, to było pierwsze pytanie. Drugie pytanie, co myślicie o tym, żeby właśnie robić tego typu durne filmy, jak na przykład jak wyprowadzić wideo z Xboxa, kiedy jeszcze nie mamy kabla, bo dopiero idzie z AliExpress na przykład. Bo dla mnie nie jest problem nakręcić taki film. Pytanie brzmi, na ile to w ogóle ma sens. Bo z mojego punktu widzenia ja i tak się realizuję robiąc cokolwiek. Tylko nie wszystko i nie zawsze ma sens. I tutaj trzecie pytanie, na które odpowiedź nie do końca może mieć wpływ na to, co będzie w rzeczywistości. Ponieważ to jest mocno uwarunkowane od mojego samopoczucia i od mojej jakby decyzji. Czy wolelibyście, żebym na streamach grał w coś? Na przykład tak jak to robiłem dotychczas, że losowałem sobie platformę i grałem na tej platformie, bo sobie ją wylosowałem. Mam tego dużo i ciężko mi jest się zdecydować. Wiecie, o co chodzi. Niektóre sprzęty się kurzą tylko dlatego, że nie mam pomysłu, żeby na tym coś pograć, a jak sobie wylosuję to tym kołem magicznym, no to wtedy mam jakąś motywację, żeby to wyciągnąć, nie? Niestety ostatnia Sega Mega Drive to nie był zbyt super pomysł, bo mam tam raptem parę kartridży i gry, które nie chce mi się przechodzić, nawet jakbym się zmusił. Także granie, czy na przykład grzebanie jakieś? Tylko tutaj też jest lipa trochę, bo nie można w nieskończoność grzebać przy wszystkim. No chyba, żebym w nieskończoność dostawał jakieś sprzęty do grzebania, ale z drugiej strony nie wiem, czy chcę czyjś sprzęt rozbierać, wiecie o co chodzi, nie? Mam na dniach dostać taki sprzęt i sobie zostawię go właśnie na taki amatorek. Przypominam link do TV agregat w opisie, na wszelki wypadek. No i nic, miałem zadać pytania, zadałem pytania, liczę na to, że na nie odpowiecie, mam nadzieję, że tych odpowiedzi będzie dużo i że będą one przeważające w jedną albo w drugą stronę. Nie ukrywam, że są odpowiedzi, które chciałbym usłyszeć tylko po to, żeby moje przekonania się potwierdziły, ale nie będę was nakierowywał, co bym wolał, chociaż już chyba i tak to zrobiłem. To by było na tyle w tej telenoweli Amatora Kabli. Mówił do was Virginowem, trzymajcie się i mam nadzieję do następnego już niebawem. Hej!